Miałem wszystkiego 96 dolarów, które mnie co najwyżej na dwa miesiące najskromniejszego życia, starczyć mogły. Więc zaraz trzeba było się pogłowić, co i jak uczynić. Umyśliłem najprzód do pana Cieciszowskiego się skierować, którego jeszcze z dawnych lat znałem, bo matka jego, owdowiawszy, pod kielcami u Adasiów Krzywnickich zamieszkała o mil dwie od kuzynów moich szymuskich, do których ja czasem z bratem moim i z bratową zajeżdżałem, a głównie na kaczki. Ten więc Cieciszowski, od kilku lat tu przybywający, mógł mnie służyć radą i pomocą. Z tłumokami zaraz do niego pojechałem? I tak szczęśliwie się złożyło, żem go w domu zastał. Najdziwniejszy to chyba człowiek był, jakiego ja w życiu spotkałem, bo chudy, drobny, od bladaczki, w której w dzieciństwie się nabawił, bardzo blady, przy całej grzeczności, układności swojej, jak zając pod miedzą słuchami strzyże. Wiatr łapie, a nieraz łapu capu, krzyknie albo i ucichnie. Ujrzawszy mnie, zawołał: kogo widzę? I ściska, siadać prosi, stołków przystawia. A w czym by pożytecznym mógł być, zapytuje. Prawdziwej, a ciężkiej, bluźnierczej przyczyny zostania mego jemu wyjawić nie mogłem, bo Rodakiem będąc, mógł mnie wydać. Powiadam,